Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty, ze mną Marcin Wrzosek, cześć. Witam, siemanko, cześć. Dostałeś dużego przeciwnika, jesteś usatysfakcjonowany tym? Bardzo, to jest zajebiste wyzwanie. Nigdy nie walczyłem z takim dużym zawodnikiem, tak. Podejrzewam, Piotrek to w ogóle dużo się nie bił, ponieważ pewnie większość osób się go bała i nie podejmowała w ogóle walki z nim. Jako ochroniarz to chyba ma jakieś doświadczenie. Tak jak on mówił, praca ochroniarza polega na tym, żeby zasłonić swojego klienta ciała i go wyprowadzić, tak? Oczywiście nie mówię, że się nigdy, tak? Podejrzewam, że większość konfrontacji polegała na tym, że ludzie się go przestraszyli, tak? Ja się go nie boję. To walka w klatce to jest zupełnie coś innego niż ochukanie jakiegoś małolata na ulicy. Ja jestem pewny swoich umiejętności, swojej szybkości, swojej wytrzymałości, a on tak naprawdę nie wie, czego się spodziewać. Okay. Myślę, że będą mocny cios i na to muszę uważać przez pierwsze dwie minuty. Okay. Będziesz próbował go obalać, czy raczej walka nie będzie na zasadach K1. Aha, tylko K1. Tak jest. Okay. Kto miał być twoim przeciwnikiem? Czy cały Arab czas miał być moim przeciwnikiem? Arab? Ale wycofał się z powodu przeziębienia. Przeziębienia? Dzień po tym, jak Red się wycofał. Ja nikomu nie mówię, że po prostu łączę sobie kropki, tak? Byliśmy razem na Zadymie, tak? Gdzie było mówione, że proponowano Piotrowi walkę ze mną i on odmówił. Red się wycofał, nie mówię, że tak było, poczuł, że kurde, może to jest dobry moment, żeby się wycofać, a ich zostawiam ze sobą, a ja tak naprawdę wyjdę z twarzą z tego pojedynku, bo jak rozmawialiśmy i mówiłem, Arab, zrobimy tą walkę w przyszłości, to bardzo wymijająco odpowiadał. Okej, okay, a to nie miało to związku z... Nie mówię, że się boi, tak, absolutnie, ale może nie na rękę było mu walczyć ze mną i przegrać ze mną. A nie ma to związku z jego umową, z Fejmem? Może. Nie czytałem jego umowy, ciężko mi powiedzieć. Bo on mówił, że tam ma zapis, że nie może przez kilka miesięcy brać udziału w innej federacji. Z tego co wiem, było wszystko dogadane. Z tego co wiem, twoim zdaniem? Ja tego nie powiedziałem. Okej, ale jak myślisz? Może wolał, bardziej na rękę było mu nie walczyć ze mną i nie przegrywać ze mną. Ale kurczę, no przegrać z zawodowcem, no to... Jesteśmy wszyscy ludźmi, tak? Mówił w wywiadzie tutaj... Jesteśmy ludźmi, ja jestem człowiekiem, on jest człowiekiem. On jest również zawodowcem, ma już kilka zawodowych pojedynków w swoim koncie. Okej, okay, ale czy to jest zawodowiec? Chyba ja taki jestem, bardziej... wiesz, mam że 10 kg, 10, 15, prawie 20 kg mi od niego na co dzień. Ale chcę powiedzieć, że przed pierwszą konferencją tutaj powiedział mi, że mega wyzwanie, że bardzo się cieszy, że ja kiedyś... Ale powiedział, że kiedyś w ogóle nie śniło mu się to, że będzie mógł walczyć z człowiekiem, który... bo no był zawodowcem, no. No tak, oczywiście... Nie wiem, ja od samego początku wyczuwałem nutkę, że może się wycofać. Nie wiem czemu, tak mu z oczu patrzało, tak mi się wydawało od samego początku. Dużo osób z mojego otoczenia też, które oglądały na przykład wywiady z nim i te wszystkie programy. Chociaż Arab też jest takim specyficznym gościem, więc też ciężko go wyczytać. Ale nie wiem, naprawdę nie wiem, nie chcę się dociekać teraz. Mam nadzieję, że kiedyś się zmierzymy jeszcze w klatce. Może na jakiejś następnej gali lub jakiejś innej gali w przyszłości. Teraz mam naprawdę solidne wyzwanie wielkiego chłopa jestem skupiony na nim. No właśnie, cieszysz się, jeszcze raz zapytam, że walczysz z Piotrem Kałuskim, no bo on nigdy wcześniej nie walczył, ale tak jak rozmawialiśmy przed chwilą z nim, że to jest właśnie fajny freak fight. Ty zawodowiec, ale on akurat ma dużo lepsze warunki fizyczne i to fajnie się zespala. On ma dużo lepsze warunki fizyczne niż 95% populacji, tak? Więc kurwa, no ja jestem ogólnie, mówię, gościem, który waży 80 kg, on waży 150. Chociaż podejrzewam, do 150 jest po prostu skala w wadze, kurwa, i nie wie, że waży, kurwa, 160, ale na moje może ważyć nawet 170. Na złom trzeba z nim iść. Im więcej takie... waży, tym, kurwa, będzie mu ciężej dotlenić tą masę mięśniową, bo nie jest zbyt ulany, na przykład Hetman tutaj nie absolutnie go nie obrażam, ale jest tęgim gościem, który ma dużo tkanki tłuszczowej na sobie, a tkankę mięśniową jest bardzo ciężko dotlenić. Ty już pokazałeś, że potrafisz się bić z osobami wyższymi, na przykład Cassio. Też przebokasowałeś z nim, wygrałeś czy przegrałeś? Przegrałem na punkty, po kontrowersyjnej decyzji. Tak, właśnie. Ty też pokazałeś, że potrafisz się bić z większymi. Ja w ogóle potrafię się bić, tak mi się przynajmniej wydaje. No i w ogóle osoby, które siedzą... Lubię się bić też, więc do tego z otwartymi ramionami przyjąłem to wyzwanie. Chciałem nawiązać właśnie, że osoby, które siedziały w więzieniu, nie boją się żadnych wyzwań, to siedziałeś w więzieniu. Nie, w serialu, tak, w Pierwszej Miłości, tak. Myślałem, że Piotrek ostatnio mówi, że też, tylko nie w serialu. Na kanapie? Nie, w prawdziwym. Ale... oglądałeś popis jego aktorski w tym filmie dla dorosłych? Nie widziałem, słyszałem tylko jakby... Nie widziałem, nie szukałem nawet, kurczę, no. Nie szukałem. Dobra, K1, czyli K1. znowu coś, co nie jest ci obce. Tak, w ogóle napierdolanka nie jest obca. Ale mówię, no tutaj
na rękę było mi zawalczyć w K1, tak? Kiedy ja proponowałem mu walkę, on 5 tygodni temu, on odmówił, tak? Wtedy mieliśmy walczyć MMA, teraz tańczymy na moich zasadach. W końcu walka na tej gali totalnie freakfightowa. Zajebiście. Cieszycie się? Ja się jaram. Ja się jaram też. No, to powodzenia. Dzięki. Dzięki.